Nie musisz się mścić na mnie. Odpuśćmy to sobie. Jezus, co ja zrobiłem? Tak, to była zemsta. Maciej Orłoś. Dziennikarz, prezenter telewizyjny, aktor, a od niedawna youtuber. Najbardziej kojarzony z programem TeleExpress, w którym przez 15 lat przedstawiał wiadomości z całego świata. Laureat wielu nagród, profesjonalista w każdym calu. Jak poradzi sobie z tym, co dla niego przygotowaliśmy? Moi drodzy, już teraz najpierw dostępny jest odcinek z Macadamian Girl. W którym? W którym zdradzam ci wszystkie sekrety, albo prawie wszystkie, albo te tylko, które chcę zdradzić. Tak było. I rozmawialiśmy o tym, jak nam się tańczy z gwiazdami. Także wbijcie i oglądajcie. Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Działowy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Lekko Nie Będzie. Odcinku niesamowitym, cudownym, wspaniałym, zupełnie jak mój gość. Maciej Orłoś, dzień dobry. Dzień dobry. Macieju, mieliśmy okazję już porozmawiać u ciebie na kanale. Tak, tak. Więc teraz będę miał okazję się zrewanżować i podpytać cię o kilka rzeczy, które mnie interesują. I będę miał okazję też, mam nadzieję, się zemścić za... Właśnie tego się boję. Tak, za Krystynę Loskę. Tak, za telewizja challenge, który mi zrobiłeś. Bo przypomnijmy, nie wiedziałeś, kto to jest Krystyna Loska. Tak. Między innymi. Tak było. Tak... Ale to naprawdę, ja ci to wybaczyłem. Nie przejmuj się tym tak bardzo. Nie musisz się mścić na mnie. Odpuśćmy to sobie. Decyzja niestety została już podjęta i nie możemy tego zmienić, ale jeżeli jesteście ciekawi tej rozmowy, to koniecznie wpadnijcie na kanał Maćka. Na YouTubie wystarczy Maciej Orłoś wpisać i możecie go sobie znaleźć. Tak jest, absolutnie potwierdzam. Doskonale. I o to chciałem cię zapytać, bo jesteś kolejną osobą, która z tej telewizji przechodzi do internetu i próbuje swoich sił. Najpierw w WP, prowadząc dwa programy, jeżeli się nie mylę. Nawet... momentami więcej niż dwa, ale no tak, kilka programów. Tak, a teraz z kolei ze swoim kanałem na YouTubie. Więc musi tutaj paść jedno bardzo ważne pytanie, które zadaję każdemu gościowi, który jest w takiej sytuacji. YouTube czy telewizja? No nie można tak powiedzieć. To są zupełnie inne obszary, inne byty, które się jakoś tam istnieją obok siebie. Chciałem powiedzieć, że się uzupełniają, ale niekoniecznie się uzupełniają, bo treści z telewizji przenikają się w jakiś sposób i osoby znane z YouTube'a nagle pokazują się w telewizji. No, na przykład Tomasz Działowy, który wystartuje teraz w Tańcu z Gwiazdami. Nie wiem, czy o tym możemy mówić, ale możemy, bo przecież to zostało już oficjalnie zakomunikowane i tak dalej. Też i wcześniej były sytuacje, że i Radek Kotarski do TVP poszedł ze swoim i prowadził programy. I tak. Pewnie byśmy jeszcze teraz znaleźli mnóstwo tych tak, właśnie, nie tak mało. Ale to są tak zupełnie inne obszary, inne konwencje, że długo by o tym mówić. No ja tego doświadczam teraz, no bo od kilku miesięcy prowadzę swój kanał na YouTubie i doświadczam właśnie tej różnicy, tych różnic. Znaczy stwierdzam, przekonuję się na własnej skórze, na czym te różnice polegają. No właśnie, na czym? Chciałem zapytać, jakie są największe zalety działania w internecie w porównaniu do telewizji? Jest przede wszystkim zupełnie inaczej. No, może podam przykład. Kiedy się prowadzi jakiś program telewizyjny, to za tym stoi produkcja. To jest machina, która działa, która funkcjonuje bardziej lub mniej regularnie. Ja prowadziłem program informacyjny dosyć długo i to była dobrze funkcjonująca machina ze wszystkimi konsekwencjami. Ze sztabem ludzi, łącznie z produkcją i tak dalej. Więc jest to otoczenie. I ktoś, kto prowadzi program, ma to otoczenie i ma słuchawkę w uchu. Jak widzę, nawet ty, mimo że twój program jest realizowany bardzo profesjonalnie i tak w kierunku telewizji, nawet ty nie masz słuchawki w uchu, nie masz realizatora, który ci tam będzie podpowiadał, co masz mówić. Inna sprawa, że nie jesteśmy na żywo, więc to też nie jest takie oczywiste. Aczkolwiek miałem okazję pracować, bo ciekaw jestem, jakie ty masz wrażenie. Mam wrażenie, że słuchawka jest super rzeczą, bo słuchawka myśli za ciebie i ty trochę nie musisz. Nie, to właśnie to dla mnie zawsze był pewien kłopot, dlatego że ja lubię myśleć sam. Wtedy się najlepiej czuję. I oczywiście, jeżeli jestem dobrze zgrany z uchem, czyli ze słuchawką, czyli z kimś, kto mi tam coś mówi do tego ucha, to jest wszystko w porządku, ale to nie jest takie oczywiste, nie jest takie łatwe się tak dobrze zgrać. No tak, a nie miałeś takich dni, że mówisz, okej, ja sobie będę prowadził, słuchawka mnie poprowadzi... I do przodu. Nie. To się nigdy nie zdarzyło i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie tego. Znaczy w TeleExpressie to w ogóle słuchawka służy do czegoś innego, bo wszystko jest tak precyzyjnie przygotowane, że po prostu realizujesz ten plan, a słuchawka jest do sytuacji awaryjnych, do czegoś, co nie było zaplanowane, no i trzeba reagować. Niestety ta komunikacja jest w pewnym sensie w jedną stronę.
Czyli ty słyszysz, ale już nie możesz odpowiedzieć. Mhm. No możesz, ale najpierw musisz pomachać, żeby widzieli, że chcesz coś powiedzieć. Tak. Prawda? Tak. Halo, ja też chciałbym coś powiedzieć, rozumiesz? Mhm. Ale na YouTubie, na kanale, nagle wpadasz w ciszę. Nie ma słuchawki, nie ma realizatora, nie ma produkcji. Znaczy jest jakaś tam produkcja, ale w ogóle w innej skali. Nie ma tej machiny. I bardzo dużo zależy od ciebie. To jest dla mnie... No plus oczywiście inny język. Siedzisz, kiwasz głową, tak jakbym ja tobie musiał tłumaczyć. Przecież ty to wiesz. Chociaż tak. Masz mniejsze doświadczenia telewizyjne. Ale dla mnie jest wielką zmianą i wielką różnicą to, jakim ja językiem mówię do tych ludzi, którzy też stanowią inną grupę niż moi widzowie w telewizji. Mhm, ale prostszym, czy trudniejszym, czy jakby innych słów? Bardziej bezpośrednim. Bardziej bezpośrednim. Jest takie coś, nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, czy to zauważyłeś, że jest takie coś jak taki telewizyjny sznyt, jeśli chodzi o mówienie. Jest. Witam Państwa bardzo serdecznie, dobry wieczór Państwu. Tak jest. Dzisiaj nasz program będzie składał się z kilku części. Oto kolejno te części. A więc, Szanowni Państwo i tak dalej. Dokładnie tak. Na YouTubie tego nie ma, no chyba, że ktoś chce... to wprowadzać, bo są osoby, które to robią rzeczywiście. No ale to jeśli tak robią, to dlatego, że chcą zrobić walor z tej konwencji albo bawią się tą konwencją. Mhm. A ja uczę się tego, żeby do tej kamery mówić bez tego sznytu, normalnym językiem, no tak, bardziej jak człowiek, bezpośrednim. Po prostu, jak człowiek. Tak, jak człowiek. No nie chcę powiedzieć, że w telewizji nie mówi się, że ja uważam, że i tak w telewizji im bliżej ludzi, tym lepiej. Im bardziej normalnie, im mniej sztampy, nadęcia, usztywnienia, tym lepiej. Mhm. Mimo to jednak te różnice są. Wiesz, o czym mówię? Wiem. Kupuję to w całości, szczególnie, że teraz też mam okazję zobaczyć trochę tę telewizyjną produkcję od backstage'u, z czego się cieszę. Więc tym chętniej słucham o twoich doświadczeniach z przejścia do internetu na YouTube'a właśnie. W internecie mamy też takie rzeczy, jak na przykład maszyny losujące oraz guziki do losowania konkurencji. O, jakże mi miło. Zbliżamy się do tego momentu twojej zemsty. Dokładnie tak. Tak. Proszę bardzo, wylosuj konkurencję. W takim razie naciśnij przycisk. A, oczywiście. Czy ja muszę w niego walnąć, czy mogę tak delikatnie przycisnąć? Możesz zrobić, jak tylko ci się podoba. Okej, to ja sobie tak walnę. Dobra. I poszło. W takim razie, słuchaj, losuje. Aha. I wylosowała nam się bomba. O, bomba. Nie zamierzam cię detonować, to nie jest taki rodzaj zemsty, ale myślę, że będzie... równie ciekawie. Maćku, już ci tłumaczę, na czym to będzie polegało. Mamy tutaj dwie rzeczy, które będą nam pomocne. Pierwszą jest oczywiście nasza bomba. Bomba na dole ma taki guziczek. Po kliknięciu go ona zacznie tykać i jest nastawiona na losową wartość pomiędzy 10 a 60 sekund. Nie wiemy, w którym momencie wybuchnie, ale to jest bardzo dobre, bo będziemy musieli ją sobie bardzo szybko przekazywać. Załóżmy, że ty zaczniesz z bombą. Proszę ja mam zaczynać? Okay. Tak jest. To jest bomba dla ciebie. Czyli włączam ją. Jeszcze nie. A nie, okej. Okay. Dobra, więc stykającą bombą kontynuujmy. W takim razie tutaj mamy stosik pytań. Osoba, która nie trzyma w danym momencie bomby, zadaje pytania. O, i wybuchło. O, właśnie wybuchła. I wybuchło. Osoba, która w tym momencie nie trzyma bomby, bierze pytanie z stosu pytań i zadaje osobie trzymającej bombę. Ta musi jak najszybciej odpowiedzieć. Jeżeli udaje się dobrze odpowiedzieć, to przekazuje bombę, następuje zamiana i teraz to ona czyta pytanie kolejnej osoby. A jak źle odpowie, no... Może spróbować jeszcze raz, a jeżeli nie zna odpowiedzi na pytanie, to mówi nie wiem i osoba pytająca musi szybko wybrać. Czyli wcale nie przegrywa, jeśli nie wie, nie zna odpowiedzi, tylko przegrywa ta osoba... Której wybuchnie bomba w ręce. Ale ona wybucha dosłownie, czy wybucha... Przekonajmy się. Dobrze, Maćku, także kiedy będziesz gotów, uruchom bomba, ja zacznę czytać pierwsze pytanie. Czekaj, niech się skupię. Czy ja już jestem gotów, żeby uruchomić... Uruchamiam. Dobra. Dajesz. Do jakiego morza ma dostęp Ukraina? Do żadnego. Nie. Nie, nieprawda, ma. Albo miała. Nie, no. Nie ma, bo Krym. Ale to jakie to? Czarne. Nie, czarne. Tak, czarne. Bardzo dobrze. Dobrze. Czytaj. 220 plus 233 plus 45. Jeszcze raz. 200, przy to proste. 220 plus 233 plus 45. 453, 498. Brawo. Proszę. Szybciej, pierwsza stolica Polski to? Gniezno. Tak. O nie, czerwone. Jakie jest największe państwo Europy? Rosja. Bardzo dobrze. O nie. Ile lat liczy wiek? Ile? 100. Tak, dobrze. No. O nie, w tym momencie. Na styk, ale tobie wybuchła. Tak, mi wybuchła, Dobrze, punkt dla ciebie w takim razie. Dobrze, ja o ilu dogramy?
Do trzech punktów. No. Trzy razy w sensie bombą gramy. Trzy razy bombą gramy, czyli nie może być remisu. Nie może być remisu. Dokładnie. Tak. A jeżeli ja wygram drugi raz, to jeszcze gramy, żebyś miał taki. Zagramy sobie. My się fajnie gra. My się fajnie. O honorowy sobie wtedy. Oczywiście, zagramy. Oczywiście. Dobra. I uwaga. Trzy, cztery. No są emocje. Ile tomów ma seria książek o Harrym Potterze? Siedem. Bardzo dobrze. Jak nazywa się stolica Korei Północnej? Korea Północna, boom! No, ale wiem przecież, jak nazywa się stolica Korei Północnej. Nie Phnom Penh, tylko Pyongyang. Pyongyang, tak, tak jest, bardzo dobrze. Dobrze. Ale szybko wybuchnęła bomba. Strasznie, co to w ogóle jest? Czyli mamy 1-1, tak? 1-1 mamy, tak jest. Odpalaj i ja będę czytał pytanie. Poczekaj, a ten, kto wygrywa, to co dostaje? Jakieś wieczny nagroda? Honor i chwałę i miłe słowa w komentarzach pod tym odcinkiem. Czyli jest o co walczyć. Jest o co walczyć, zdecydowanie. Czyli ja uruchamiam teraz, tak? Tak jest. Uwaga, jesteś gotowy? Tak jest. A na pewno? Dobrze, to proszę bardzo. Z jakim polskim miastem kojarzą się pierniki? Toruń. Tak jest, bardzo dobrze. Jaka była pierwsza stolica Polski? Gniezno. przejście substancji ze stanu stałego w stan gazowy to? Błagam. Przed ostatnim prezydentem Polski był? Przed ostatnim prezydentem Bronisław Komorowski. Tak jest, bardzo dobrze. Jakie kolory można znaleźć w logo firmy Google? Czerwony, zielony, niebieski i żółty. Bardzo dobrze. Nie. W którym nie. roku został założony YouTube? W 2006. Nie. Siódmym. Nie. Ósmym. Piątym. Jaką całkowitość wysokość ma Pałac Kultury? Boże, dalej. Proszę, dalej. W którym roku miała miejsce insurekcja kościuszkowska? Dalej, błagam. A teraz masz czerwony. Jaki kraj uważany jest za kolebkę szachów? O! No też był. Dobra, dalej. Nie. O nie, bo było dobre pytanie, ale nie wiem. A jaki? Indie. Za kolebkę szachów. A jaką wysokość ma Pałac Kultury? 237, no błagam. No błagam. Nie, też bym nie wiedział dokładnie, że 237. Raczej bym poszedł, że 248. Ale martwisz się? Nie martw się. Możemy zrobić teraz dogrywkę, no bo przecież to jest zabawa, naprawdę. No. Zobaczysz, w tańcu gwiazdami pójdzie ci tak dobrze, że się zrehabilitujesz. Nie, to miała być zemsta, Maciek. To miała być zemsta. Ja myślałem, że może później w jakiejś innej części. To będzie jeszcze jedna zemsta. Mam nadzieję, że tamta wyjdzie trochę lepiej. Ale... Możemy zrobić dogrywkę. Zagrajmy jeszcze dwie rundy. Bardzo cię proszę. Zagrajmy jeszcze dwie rundy. Na razie jest 2-1 dla mnie. Dobrze, tak doskonale. 3-4. Ilu rycerzy według legend... 12? Nie, legend arturiański zasiadło przy okrągłym stole. 12, 11, 10, dobra dalej. 150. W którym roku odbyła się pierwsza transmisja telewizyjna? To jest dobre pytanie, dalej. Jeśli myślisz, że ja bym wiedział, to bym nie wiedział. Jest 928. Czego bogiem był Ares? Wojny. Bardzo dobrze. Do jakiego kraju należy Teneryfa? Teneryfa, Hiszpania oczywiście. Tak, bardzo dobrze. Liderem zespołu Queen był? Freddie Mercury. Ach, jaka łatwizna. Tak jest, zielonka. Jaki jest największy ssak na ziemi? Słoń. Nie. Nie, jak to nie? Wieloryb. Nie. Ten błękitny płetwal. Tak, płetwal błękitny. Bardzo dobrze, ale wybuchło niestety. 2-2. No oczywiście, że nie słoń, człowieku. 2-2. Słoń jest lądowy, największym lądowym. No oczywiście. Mogło cię zmienić, bo na ziemi powiedziałem, a to jakby lądowy jest słoń afrykański, morski jest płetwal błękitny. Widzisz, to ciekawe. No właśnie, ale dobrze. Dobra, decydująca rozgrywka w takim razie. Ale się dobrze w to gra. Bardzo dobrze. Słuchaj, to można gdzieś tak sobie, żeby się w domu z żoną w to zagrać na przykład? Albo nie. Nie, bo to przygotowaliśmy specjalnie na potrzeby programu, ale może jakby rozważymy wydanie wersji. Właśnie. Jest taki, no. Popatrz. Dobra, uwaga. Dobra. Jesteś gotowy? Jesteś pewien? Włączam. Jaką wysokość ma Statua Wolności? Nie wiem. Jest wysoka na pewno. W którym roku w Polsce nastąpiło wyłączenie ostatnich analogowych nadajników telewizyjnych? 2014. Nie? 15. Nie w tę stronę liczysz. 13? Tak. O, ale byłem blisko. Tak, 2013. Przeliteruj słowo rzeżucha. R-Z-E-R-Z-U-C-H-A. Nie, rzecz z kropką. R-Z-E-Z z kropką U-C-H-A. No teraz dobrze, tak. O nie! Jezus, co ja zrobiłem?
Nie, czemu to RZ? Wszystko przez rzeżuchę. Wszystko przez rzeżuchę. A zdążyłbym przekazać bombę. I słuchaj, liczą się, wiesz jak jest w biegu na 100 metrów. No jest tak, że minimalnie później wystartujesz, nie dostaniesz tego dopału, ułamki sekund. Jedna setna decyduje o złotym medalu olimpijskim. Tak bardzo było. Ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Dwa do jednego. Bardzo, naprawdę. To trzy do dwóch w finalnym rozrachunku. Ja bym powiedział, że jest remis. Ja w ogóle zastanawiam się, bo widzę, że jest ci przykro, jesteś zmartwiony. Nie, jest tak, bo wiem, co wydarzy się za chwilę, a wydarzy się, moi drodzy, YouTube Express. Moi drodzy, rozpoczynamy YouTube Express, a razem z nami prowadzący Maciej Orłoś. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Proszę bardzo, tutaj jest zadanie dla ciebie. Maciej właśnie otrzymał ode mnie 11 łamańców językowych, bardzo trudnych łamańców językowych. I co będzie jego zadaniem? Tam w naszym systemie na telewizorze będą Maciejowi wyświetlane newsy. Newsów będzie 9 i zadaniem Maćka będzie opowiedzenie o nich do kamery, nie wiedząc, jakie one są, więc sprawdzimy trochę umiejętności improwizacji, ale jednocześnie w te newsy Maciek będzie musiał powplatać łamańce językowe. A czy wystarczy jeden, że wplotę? Właśnie każdy łamaniec językowy to jeden punkt. Punktów masz do uzyskania 11, bo tyle łamańców masz na koncie. Im więcej w przeciągu 9 newsów ich wpleciesz, tym więcej punktów zdobędziesz. Niesamowite, ale czy jest jakaś komisja, która stwierdzi, że ten łamaniec językowy był wpleciony do newsa z sensem? Zgadza się. Komisja jest bardzo dobrze przygotowana. Jest to komisja jednoosobowa. To ja jestem komisją. To jesteś ty. Tak. No świetnie. To już wszystko jasne. Dobrze. Doskonale. Jak będziesz gotów, to powiedz. My wyświetlimy pierwszego newsa. Słuchaj, zerknąłem na te łamańce językowe. One w większości są mi znane, chociaż jeden robi na mnie duże wrażenie. Muszę powiedzieć, pierwszy raz widzę ten łamaniec językowy. W wysuszonych, zczerniałych, trzcinowych szuwarach sześcionogi szczwany trzmiel bezczelnie szeleścił w szczawiu, trzymając w szczękach strzęp szczypiorku i często trzepocząc skrzydłami. Masz kapitalny, łamaniec. Dziękuję. Doskonale się tego słucha. I właśnie improwizację i dykcję będziemy teraz sprawdzać. Jeżeli jesteś gotów, to w takim razie uwaga. Wchodzimy za 3, 2, 1... Znany YouTuber złamał nogę podczas bójki. Do tej sytuacji doszło w centrum Warszawy. Został zaatakowany przez trzech zamaskowanych mężczyzn w wieku od 17 do 25 lat. To stwierdziła stołeczna policja. Więc można powiedzieć na podstawie tego, co tam się zdarzyło, że szedł Sasza Susza Sucha. I kolejna informacja. Seks, przemoc i narkotyki. Co oferuje nam YouTube? Dyskusje na ten temat trwają bardzo długo. No ale cóż, gdy król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego, takie mogą być konsekwencje. I kolejna informacja. Streamerka zbanowana na Twitchu, bo powiedziała, że istnieją dwie płcie. Tak, to jest niesamowita informacja, która nadeszła do nas z Włoch. Rzeczywiście YouTuberka została za to zbanowana, no ale trudno się dziwić, no bo jeśli ktoś mówi, że istnieją dwie płcie, to powinien się liczyć z konsekwencjami. Jak powiedział pewien mędrzec dalekowschodni, na wyścigach wyścigowych, wyścigówek wyścigowych, wyścigówka wyścigowa wyścignęła wyścigówkę wyścigową numer 6. I kolejna informacja. Krzysztof Gonciarz szczerze o swojej tajemnicy powiedział tak: Japonia to inny świat. Tak, jeśli chodzi o Japonię, to w gruncie rzeczy trudno coś więcej powiedzieć poza jednym słowem. Konstantynopoli tańczy kowianeczka. I poproszę o kolejną informację. Kruszwil i Blołek, czyli odmienne szkoły prowadzenia YouTube'a. Tak, no bo Kruszwil to jest to młode pokolenie, które wchodzi przebojem na YouTube'a. A Blołek to jest pokolenie oczko starsze, które wprowadziło pewne standardy do YouTube'a i próbuje się tego trzymać, ale ta młodzież właśnie przebojem wciska się na YouTube'a z nową konwencją, z nowym stylem, który bywa kontrowersyjny, ale zgodnie z powiedzeniem, które znamy doskonale, wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu, który entuzjastycznie oklaskiwał przeintelektualizowaną w typie Blołka, w stylu Blołka i przekarykaturalizowaną
naturalizowaną sztukę. Tak mógłby powiedzieć Lord Kruszwit. I kolejna informacja. Lekko nie będzie. Okrzyknięte najlepszym talk show w Polsce. Tak, to jest ranking, który został sporządzony przez tygodnik Gala. Rzeczywiście talk show w Polsce i tu jest sprawa sensacyjna. Wyprzedził znany Państwu prawdopodobnie, choć nieco przereklamowany talk show Kuba Wojewódzki. Król Karol, to jest nowy król talk show w Polsce. Król Karol, choć nie Karol, tylko Tomasz. Król Tomasz kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Gimper weźmie udział w Tańcu z Gwiazdami. Czy to koniec Tańca z Gwiazdami? Przepraszam, czy to koniec jego kariery na YouTubie? Dyskusje na ten temat trwają, trudno powiedzieć. Zdania są podzielone. Chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Szczebrzeszynie. I tak pewnie może powiedzieć Gimper na temat tego, co się wydarzy w Tańcu z Gwiazdami i jak jemu pójdzie. Właśnie to, chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, a jak Gimper zatańczy w Tańcu z Gwiazdami, to się okaże. I tu chciałem znaleźć jakiś rym, ale się nie udało. Pazura, Łosi, Kamel otwierają nowy kanał. Takich jak nas trzech nie ma ani jednego. Tak powiedział Cezary Pazura, ale oczywiście miał rację. Orłoś i Kamel potwierdzają to, co powiedział Cezary Pazura, który ma największy, jak na razie, podkreślamy, sukces na YouTubie, około 500 000 subskrypcji, jeśli dobrze wiem, choć nie jestem pewien. Poczmistrz Stczewa, rotmistrz Stczchowa i tak być może niebawem powie sam Cezary Pazura. Firma Abstra na skraju bankructwa, już samo to jest takim łamańcem językowym. Muszę Państwu szczerze powiedzieć, znamy się już od dawna, że w ogóle nie wiem, o czym mowa, choć firma Abstra to znana firma produkująca na przykład taki niezwykle znany kanał na YouTubie Abstrahuje. Jest to przykra informacja, staram się znaleźć jakiś odpowiedni łamaniec językowy, który by pasował do tej przykrej informacji, że firma Abstra na skraju bankructwa się znalazła, ale cóż, różnie bywa w życiu, może podsumujmy to w ten sposób. Rozrewolwerowany rewolwer na rewolwerowej górze rozrewolwerował się. I na tym kończymy nasz program. Zapraszam na kolejny. Do widzenia Państwu. Pięknie, Boże, mamy to. Gratulacje. Nie, ale te łamańce nie wchodziły w ogóle, się nie kleiły z treścią. No czekaj, Tomek, czy podliczę Ci punkty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięciu użyłem? Użyłeś dziewięciu, ale tego wysuszonych, szczerniałych powiedziałeś też przed, więc jakby powiedzieć go tak pięknie, że ci go zaliczę. O, dziękuję ci bardzo. Użyłeś dziesięciu. To było genialne. Maćku, co zrobić, żeby mieć taką dobrą dykcję? To jest bardzo proste. Trzeba pójść do szkoły teatralnej, wcześniej się do niej przygotowywać przez jakiś czas, również ćwicząc dykcję. I jeśli pójdzie się do szkoły aktorskiej, no to szkoła aktorska zapewni zajęcia z dykcji, z mówienia, z oddechu, z impostacji, głosu. I to jest wydobywanie głosu, praca przeponą, tak, żeby nauczyć się, żeby ten dźwięk wychodził od ciebie, żebyś nie mówił z gardła, tylko żebyś podpierał dźwięk odpowiednio. No i cóż, i te kilka lat ćwiczenia regularnego wystarczy. No potem po prostu masz dobre nawyki i nawet nie myślisz o tym. Tylko po prostu to robisz. To jest twój warsztat, oczywiście. Cudownie. Cieszę się, że przyszedłeś warsztaty z mówienia, bo za chwileczkę sobie porozmawiamy w ramach formatu Otwarte Karty. Ale póki co dziękuję ci bardzo serdecznie, że wpadłeś. Ja ci bardzo dziękuję. Chciałem powiedzieć, że ten challenge, czy ten newsowy... Newsowo-łamańcowy challenge był bardzo wymagający. Bardzo się cieszę. Dziękuję. Czy to była dobra zemsta za telewizja challenge? Tak, to była zemsta. Bardzo się cieszę. Zemsta. Gratuluję. A Was, moi drodzy, zapraszam na kolejny odcinek. Lekko nie będzie w każdy piątek i wtorek o godzinie 18. No i we wtorek bądźcie, bo z Maćkiem zagramy sobie jeszcze w otwarte karty i trochę porozmawiamy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.